Ucieczka Żydów z Egiptu to druga co do wielkości, zaraz po najeździe Polaków na Irlandię, tak dynamiczna migracja w dziejach ludzkości. Trzy i pół tysiąca lat temu Żydzi wyszli z Egiptu w poszukiwaniu ziemi obiecanej. Na ich czele stanął Mojżesz. No, przyznam, że byłem trochę zaskoczony. Ten krzak płonął i mówił. Powiedział do mnie, że jest tym, który jest tym, który jest, który się nazywa, jak się nazywa. Pomyślałem sobie, spoko, nie każdy musi być Jacek. Wtedy powiedział do mnie, Mojżesz coś dla mnie zrobić? I poprosiłbym wyprowadził wszystkich jego ludzi z Egiptu. Faraon, delikatnie mówiąc, nie był entuzjastą tego pomysłu. Delikatnie mówiąc, nie byłem entuzjastą tego pomysłu. Miałem wtedy dużo pracy. Ja musiałem łagodzić spór pomiędzy Kairem a Gizą. Oj tam spór. Taka drobna sprzeczka, no. Ja przepraszam bardzo, ale muszę iść na zmianę opatrunku. Pustynna tułaczka Izraelitów trwała bardzo długo. Szliśmy prawie 40 lat. To się już niektórym kanapki pokończyły, prawda? W miejscu, w którym spadła manna, znaleźliśmy mnóstwo pobitej porcelany. Okazało się, że manna spadała już ugotowana i w talerzach. Wiele osób zostało rannych. W panice i popłochu część Żydów rozbiegła się w różnych kierunkach. Dość spora grupa, szukając ziemi obiecanej, trafiła do łodzi. Bo ich chyba Wajda zmylił. Morze Czerwone. Akwen o powierzchni 460 tysięcy km kwadratowych i średniej głębokości 440 metrów. To właśnie tędy, jak sława przybylska po sopockim molo, przeszli uciekający z Egiptu Żydzi. To wydarzenie na własne oczy widział Waldemar Osiński, chirurg amator z Krotoszyna. Akurat wtedy byłem w domu na wakacjach nad Morzem Czerwonym. Znaczy, kurczę, mieliśmy jechać na Czarne, ale ja jestem zarzonistą, to mi się morza połypały. Jedna z ryb pisała później w swoim pamiętniku. A oni sobie tak szczyli takim tunelikiem jakby, a myśmy patrzyły na nich, znaczy i my, no i ja, płaszczka Renata, Janka, ta stara flądra. No to to była takie jakby kurcze taka ścianka, taka kurcze z wody jakby. Finalnie udało mi się wyprowadzić z Egiptu wszystkich Żydów. Ostatnio zadzwonił do mnie ojciec Tadeusz i spytał, czy nie mógłbym tego powtórzyć w Polsce. Czytał Lucjan Czubówny.